Znajdujemy się na stacji kolejowej obok budynku, który ma już blisko 100 lat. Było bardzo zimno, więc po chwili zastanowienia stwierdziłyśmy, że dokończymy film w domu. Za nami blisko 100-letni budynek. Dziś zaniedbany, ale po gruntownej przebudowie powstanie tutaj biblioteka, świetlica i mini muzeum. To wszystko powstanie dzięki inicjatywie pana burmistrza Stłuszcza, sołtysa oraz mieszkańców naszej wioski. Mimo, że tego nie widać, poczyniono już wiele prac. Został uporządkowany teren. Mamy już materiały potrzebne do ogrodzenia inwestycji oraz projekt. Poznajcie najbardziej zaangażowane osoby w budowę wiejskiego ośrodka kultury. To nasz radny, pan Jan Zbigniew Pożarko. Zrobił już setki kilometrów, żeby niczego nie brakowało mieszkańcom naszej wioski. To nasza nauczycielka, pani Eugenia Kowalewska. Wspaniała kobieta. To byli nasi lokalni bohaterowie. I ty działaj lokalnie. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Polub się nasz filmik.